Słowo Boże na dziś, wtorek, 12 listopada 2024 roku. Wspomnienie świętego Jozafata, biskupa i męczennika. Czytanie z listu świętego Pawła Apostoła do Tytusa. Umiłowany, głoś to, co jest zgodne ze zdrową nauką, że starcy winni być ludźmi trzeźwymi, statecznymi, roztropnymi, odznaczającymi się zdrową wiarą, miłością, cierpliwością. Podobnie starsze kobiety winny być w zewnętrznym ułożeniu jak najskromniejsze, powinny unikać plotek i oszczerstw, nie upijać się winem, a uczyć innych dobrego. Niech pouczają młode kobiety, jak mają kochać mężów, dzieci, jak mają być rozumne, czyste, gospodarne, dobre, poddane swym mężom, aby nie bluźniono Słowu Bożemu. Młodzieńców również upominaj, ażeby byli umiarkowani. We wszystkim dawaj wzór dobrych uczynków własnym postępowaniem. W nauczaniu okazuj prawość, powagę, mowę zdrową, nienaganną, żeby przeciwnik ustąpił ze wstydem, nie mogąc nic złego o nas powiedzieć. Ukazała się bowiem łaska Boga, która niesie zbawienie wszystkim ludziom i poucza nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i rząd światowych, rozumnie i sprawiedliwie i pobożnie żyli na tym świecie, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia się chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas, aby odkupić nas od wszelkiej nieprawości i oczyścić lud wybrany sobie na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Oto Słowo Boże. Psalm responsoryjny 37. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Miej ufność w Panu i czyń to, co dobre, a będziesz mieszkał na ziemi i żył bezpiecznie. Raduj się w Panu, a On spełni pragnienia Twego serca. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Pan zna dni postępujących uczciwie, a ich dziedzictwo trwać będzie na wieki. Pan umacnia kroki człowieka na drodze, która jest miła dla niego. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Odstąp od złego i czyń dobro, abyś mógł przetrwać na wieki. Sprawiedliwi posiądą ziemię i będą ją zamieszkiwać na wieki. Zbawienie prawych pochodzi od Pana. Alleluja! Alleluja, alleluja. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego. Alleluja, alleluja, alleluja. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Jezus powiedział: Kto z was, mając sługę, który orze lub pasie, powie mu, gdy on wróci z pola: pójdź zaraz i siądź do stołu? Czy nie powie mu raczej: przygotuj mi wieczerzę, przepasz się i usługuj mi, aż zjem i napiję się, a potem ty będziesz jadł i pił? Czy okazuje wdzięczność słudze za to, że wykonał to, co mu polecono? Tak i wy, gdy uczynicie wszystko, co wam polecono, mówcie: słudzy nieużyteczni jesteśmy, wykonaliśmy to, co powinniśmy wykonać. Oto słowo Pańskie.